Moim gościem jest pani Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland, mm. działająca mm. na rynku nieruchomości w firmie Immofinance. Witam panią serdecznie. Dzień dobry. Znalazła się pani wśród kobiecych gwiazd biznesu Rzeczpospolitej. Była pani zaskoczona. Byłoby mi bardzo miło, że znalazłam się w, w tym rankingu i na tej liście, zwłaszcza, że towarzystwo innych pań z innych branż niż nieruchomości powodowało, że to tak naprawdę było szersze spektrum wyboru, tutaj liderki biznesu. Czy byłam zaskoczona? Myślę, że bardziej było to, było to miłe zdarzenie niż zaskoczenie. Jestem bardzo zadowolona z tego, że tak się stało. A jak y, kobiety czują się obecnie w biznesie, jak y, nie wiem jak, jak się w nim od, od, odnajdują, tak? Mogę powiedzieć ze swojej własnej perspektywy, ze swoich własnych doświadczeń obserwacji, że kobiety w biznesie czują się dobrze, y, jeżeli chcą się czuć dobrze. Myślę, że bardzo ważną taką pracą do zrobienia po stronie kobiet jest to, żeby przede wszystkim znieść swoje własne bariery wewnętrzne, popracować nad swoimi przekonaniami, a dać sobie prawo do tego, żeby działać w obszarze biznesu i współpracować z mężczyznami, a nie walczyć z nimi. Tak jak mężczyźni współpracują z kobietami. Ja studiując w Stanach na Wydziale Marketingu na Uniwersytecie w Chicago, niejednokrotnie tam właśnie uczyłam się, jak ważne jest to, żeby Pokazywać swoje sukcesy, żeby mówić o tym, w jakich obszarach się jest mocnym, bo to, co raportowane jest dostrzegane, to, co nie raportowane, to jest takie, jakby tak naprawdę tego nie było. Czasem w swojej praktyce widziałam niejednokrotnie, jak dawałam szansę budowania swojej własnej pozycji, pięcia się po szczeblach organizacji kobietom, ale nie zawsze kobiety potrafiły skorzystać z takiego potencjału. A to, to nie wierzą w siebie troszkę, tak? Myślę, że Uważają, to są takie... że już tak pewne role zostały rozdane tak, w życiu, i, i, i kobieta nie ma takich szans jak, jak mężczyzna. Tak? Myślę, że to są właśnie takie utarte przekonania, jakieś stereotypy. I dlatego też jako kobieta na stanowisku menedżerskim wspieram inne kobiety po to, żeby one mogły skorzystać ze swoich umiejętności, które są. Tutaj chciałabym się powołać na książkę Sheryl Sandberg, CEO Facebooka o tytuł Lean In, w tłumaczeniu na polski Włącz się do gry, która w samym tytule ma taki call for action, zachęcający kobiety do działania, do, nie do tego, żeby czekać na zaproszenie, tylko do siadania do tego stołu. Ja osobiście... Wierzę w to, że a, wyniki bronią się same i wyniki nie mają płci, co do zasady. Także po prostu trzeba działać, a nie czekać. A czy możemy ocenić, w czym kobiety na stanowiskach menedżerskich są lepsze, a w czym gorsze od mężczyzn? A, Trudno tak jednoznacznie porównywać, się, moim zdaniem. Myślę, że jeśli już miałabym porównać, myślę, że często jesteśmy lepsze w zarządzaniu swoimi emocjami, pod warunkiem jednak, że ta samoświadomość emocjonalna jest rozwinięta na wysokim poziomie, bo to też jest bardzo ważny element w rozwijaniu świadomym swojej kariery. Mówi się, że kobiety lepiej znoszą stres niż mężczyźni. To się zawsze długotrwały. Tak. Tak, jest, tak. Myślę, że to ma swoje jakieś uzasadnienie w życiu, dlatego że jako kobiety pełnimy wiele ról jednocześnie. Jesteśmy matkami, żonami, a niejednokrotnie właśnie liderkami biznesu. I to nieprawda, że wszystko można mieć w każdym wymiarze, jest to spory koszt, żeby osiągać wysokie. Wysokie sukcesy, duże sukcesy na każdym z tym polu. I właśnie, często, często ciężko w ogóle pogodzić te role właśnie też matki, prawda, wychowanie dzieci. Yy, często jest przerwa, prawda, w, w pracy, czy w karierze to się jakoś tam odbija i utrudnia. Tak, jak się. najbardziej. Myślę, że myślę, że jest to kwestia definicji sukcesu przez ujęcie kosztów, jakie trzeba ponieść, żeby ten sukces osiągnąć. Natomiast można w różnym czasie tymi kosztami zarządzać. A czy wciąż dostrzega Pani, czy w ogóle wciąż dostrzega się w biznesie taki szklany sufit? To było kiedyś bardzo, wciąż jest bardzo popularne pojęcie. Czy, czy widać to rzeczywiście pozytywne zmiany? Kiedyś się mówiło o wprowadzaniu różnych parytetów, w wielu krajach rzeczywiście takie parytety są. Inna sprawa, czy one rzeczywiście pomagają czy szkodzą, tak? To znaczy, myślę, że, że um, rozmowa wokół, um, o kobietach z naciskiem na same kobiety nie jest do końca dobra właśnie. Bo nie promujemy kogoś dlatego, że jest kobietą. I myślę, że takiego typu w ogóle debaty szkodzą samym kobietom. Promuje się kogoś dlatego, że ktoś ma dobry pomysł, dlatego, że ktoś jest skuteczny i ma dobre wyniki. Jest to mężczyzna albo kobieta. Um, czy dostrzegam zmiany, jeśli chodzi o, o rozbijanie szklanego sofitu? Myślę, że tak. Ja sama jestem dowodem na te zmiany. Długo, długo byłam jedyną kobietą w regionie, na Europę, jeśli chodzi o zarząd w naszej firmie i pozostałe kraje regionalne. Niedawno dołącza do, dołączyła do nas kolejna kobieta, akurat w Rumunii. Także bardzo się cieszę, że. A nie będę w pewnym sensie samotna, chociaż nie mogę powiedzieć, żeby ta samotność jakoś mi doskierała, dlatego że, tak jak mówiłam wcześniej, skupiam się na tym, żeby współpracować z danym człowiekiem. Czy to mężczyzna czy kobieta? Działa pani na, na rynku nieruchomości, bo mimo jest to firma z siedzibą w Wiedniu, która działa na, na rynku nieruchomości także w Warszawie i tutaj głównie się skupia, prawda? Proszę powiedzieć, czym Pani się dokładnie zajmuje, w czym się specjalizuje? Tak jak zapowiedział mnie Pan wcześniej, jestem kadrem menedżerem operations w spółce IMO Finance Poland, która jest notowana na giełdzie w Wiedniu i w Warszawie. Zajmuję się wszystkimi operacjami spółki w Polsce. Zarządzam portfolio nieruchomości handlowych i nieruchomości biurowych o wartości około 770 milionów euro. Moim głównym zadaniem na co dzień jest spowodowanie tego, żeby te Nieruchomościowe były pełne klientów, świetnie rozwijających się, żeby nasze centra były odwiedzalne. Dbam o to, żeby właśnie budynki były wynajęte, świetnie zarządzane. Wśród moich zadań jest również, są również działania marketingowe i e PR-owe, a także HR. Właśnie, czym takie firmy jak, jak, jak państwa i finanse różnią się od takich inwestorów, bardziej deweloperów, jak na przykład Gelamco, tak, które też dużo buduje? Tutaj. Mhm. Wiesz w sąsiedztwie chociażby. Jako Imo Finans jesteśmy inwestorem, tak zwanym holderem, który inwestuje w nieruchomości i utrzymuje te nieruchomości w długim terminie po to, żeby czerpać z korzyści płynących z długoterminowych umów najmu. Co do zasady, nie sprzedajemy naszych nieruchomości, chyba żeby po to, żeby uatrakcyjnić portfel czy dostosować go do danej strategii, na przykład rozwoju marek, tak jak wprowadziliśmy markę MyHive na rynku biurową, czy innych marek StopShop czy, czy Vivo w zakresie centrów handlowych. I mamy największy dzisiaj w Warszawie udział w rynku, jeśli chodzi o nieruchomości biurowe, spośród inwestorów, którzy utrzymują nieruchomości w swoim portfelu. A dużo jest takich firm? Jak wygląda ten rynek? Jakbyśmy o nim ten rynek jest bardzo rozdrobniony. Mhm. Skoro 5% to jest największy udział, a A, z, 5 tak, rozumiem, a, a reszta graczy ma po 2, 1% i ponad 50% to graczy bardzo rozdrobnieni, no to, to pokazuje tak naprawdę, jak wygląda specyfika tego rynku. Imo finans nie jest typowym deweloperem, który buduje budynki po to, żeby je sprzedawać. My budynki kupowaliśmy, kupujemy po to, żeby je utrzymywać, tak jak mówię, zarządzać nimi, a czerpać korzyści Czy kupujecie z jak, najemców. Kupujecie, jak już są zbudowane, tak? Sobie po nie nie, nie inwestujecie w samą budowę. I... Mamy czy... na koncie również doświadczenia deweloperskie, natomiast jest, jest. jest ich mniej. Jednym z ostatnich developmentów jest budynek Nimbus, zlokalizowany w korytarzu Alei jerozolimskich. Tam, gdzie mamy pozostałe budynki, Ekwator, Brama Zachodnia i ten budynek dewelopowaliśmy w samodzielnie. Ja rozumiem, że generalnie ten sektor jest zdominowany przez graczy zagranicznych? Tutaj to, to... Tak, Stary, raczej tak. To Aczkolwiek wchodzą Stary. też gracze. Z rynku, z rynku polskiego, który, którzy do tej pory byli aktywni na przykład w nieruchomościach mieszkaniowych a, i interesują się nieruchomościami warszawskimi. Dywersyfikują działalność, tak jak rozumiem. A proszę powiedzieć, jaka jest w ogóle sytuacja na, na, na rynku warszawskim? Jakie są prognozy? No, widać, rzeczywiście, mnóstwo tych wież się buduje tutaj w naszej okolicy, w Rądzie, przy rządzie Daszyńskiego. Jest tego naprawdę imponująca, imponująca liczba i to nie tylko tutaj. Jaka jest sytuacja? Czy mamy do czynienia z jakimś boomem? Kiedy on się skończy? Mhm. Powiedzieć. Rzeczywiście, sytuacja jest bardzo dynamiczna. Na rynku jest dość gorąco pod względem i liczby budów. a Tak jak właśnie patrzyliśmy przed chwilą, jeszcze przez okno na, na rozbudowywane rondo daszyńskiego, od nieruchomości wokół niego, które jest teraz rzeczywiście najprężniej rozwijającą się dzielnicą. Mam na myśli tutaj tych woli i, i centrum, jeśli chodzi o nowo powstające obiekty. Dzisiaj mamy około 750. Tysięcy metrów kwadratowych budowie, a z czego znaczna większość to są obiekty budowane właśnie w centralnej części miasta. Rynek cieszy się dużym, bardzo zainteresowaniem ze strony najemców. Wchodzą nowe firmy na teren Polski. Firmy no, istniejące. Tak Morgan, na przykład. Tak, teraz. tak. Na przykład. Firmy istniejące już w Polsce, na przykład z sektora IT czy branży medycznej, bardzo prężnie się rozwijają. Z czego my, Akurat też się bardzo cieszymy, ponieważ mamy kilkaset spółek w ramach naszych najemców i też korzystamy z tego wewnętrznego w naszym portfolio popytu. Na dzisiaj rynek warszawski ma ponad 5 milionów metrów kwadratowych ze współczynnikiem pustostanów około 12%, który jest co prawda najniższy od 2013 roku, ale walka o klienta jest zacięta i nadal trwa. Właśnie ee, się walczy o, kl o klientów w tej chwili. Jak dla... My się skupiamy na tym, żeby nasza maszynka operacyjna świetnie funkcjonowała. Bardzo dbamy o relacje naszych klientów, bo w pewnym sensie nasz model biznesowy jest wyjątkowy, bo utrzymujemy tych klientów w długim terminie w naszym portfolio. Oczywiście, żeby trzymać klienta, um, trzeba zadbać o niego od samego początku do końca trwania umowy najmu i być na poziomach, um, jakby wielu poziomach styków a z klientem, nie tylko z decydentami, ale też z innymi użytkownikami um, naszych biur. Dodatkowo, Przez, czy, czy w porównaniu z innymi krajami, to nasi polscy klienci e, są tacy, można powiedzieć, wierni, bardziej wierni. Yy, swoim partnerom, czy mniej? Czy lubią zmieniać powierzchnie biurowe? Przechodzić do coraz to nowych biurowców, które tam oferują kolejne jakieś fajerwerki. Tak? Mhm. Jak to jest? N powiedziałabym tak, że e, Polska chyba jest najbardziej dynamiczna, jeśli chodzi o e, relokacje, nowe najmy i generalnie ruch najemców na rynku. A, ale tak jak obserwuję kolegów mhm. i koleżankę już też e, w Rumunii mhm. na przykład, a, to rzeczywiście e, na tym rynku również jest e, spora dynamika. A, natomiast e, Polska jest dosyć rozgrzanym i atrakcyjnym rynkiem, nie tylko dla najemców, ale również dla inwestorów, którzy przyjeżdżają tutaj i szukają nowych asetów, żeby je zakupić. Jeszcze chciałam powrócić do tego, do tego pytania, jak się walczy o tego klienta. Oprócz takich podstawowych rzeczy, które zawsze muszą świetnie być zrobione, to dodatkowo należy cały czas uatrakcyjniać ofertę, która jest proponowana klientowi. My korzystając z tego, że nieruchomości utrzymujemy w długim terminie w własnym portfolio i jesteśmy aktywni na kilku rynkach europejskich. Wprowadziliśmy rok temu koncept międzynarodowy MyHive na, na rynku biurowym właśnie, po to, żeby móc zaproponować naszemu najemcy coś innego podejście jak w hotelu butikowym, z doskonałą infrastrukturą, świetną komunikacją, zarówno tą fizyczną w ramach danej lokalizacji, ale tą z wynajmującym, jakim my jesteśmy. Dodatkowo proponujemy szereg niestandardowych udogodnień od kina letniego poprzez lekcje jogi, programy Body hmm. do których zapraszamy właśnie... No, no właśnie, ciekawe czego, czego ci klienci oczekują tak naprawdę, to się zmienia w przeciągu ostatnich kilku lat, nie wiem, pięć, 10, czy to jak to widać? Czego oczekują nowego klienci? myślę, chwili? że to się też zmienia z, wraz z wchodzeniem na rynek pracy, nowego pokolenia które ma trochę inny system wartości, trochę innych rzeczy potrzebuje w życiu. W związku z rozwojem nowych technologii, oczekiwania ma takie trochę tu i teraz, które obecnym pracodawcom jest trudno zrealizować. I też my, jako rynek nieruchomości, musimy współpracować na poziomach właśnie HR z najemcami, żeby pokazać tą niestandardową ofertę, żeby móc powiedzieć, że mamy, że, że mamy coś więcej niż tylko adres. Ale lepiej inwestować w samym ścisłym centrum czy na, na bardziej na obrzeżach? To zależy tak naprawdę od strategii inwestycyjnej danego podmiotu. My mamy nieruchomości zlokalizowane niemalże prawie we wszystkich dzielnicach biznesowych Warszawy. Jesteśmy na styku centrum, zaraz po drugiej stronie Ronda Daszyńskiego z dwiema nieruchomościami. Właściwie posiadamy tę całą część otwierającą korytarz Alei Jerozolimskich. Mamy biura zlokalizowane na Służewcu, Mokotowie. Tam, gdzie to życie biurowe... Chwitnie. A jak kształtują się ceny w tej chwili na rynku? Czy są jakieś stabilne, rosną? Powiedziałabym, dalej. że ceny teraz raczej się stabilizują. Oczywiście przy większym wcześniej poziomie pustostanów była spora presja na ceny najmu. Niemniej jednak widzimy, że przy nieco zmniejszonej teraz podaży i mniejszym wskaźniku pustostanów chociażby porównując właśnie do poprzedniego roku, też te ceny zaczynają się stabilizować i czy mieć że wcześniej dobry ro Wcześniej rosły czy spadały? To wcześniej, w, w poprzednich latach ostatnio, na przykład w zeszłym roku mhm. było bardzo duże parcie na, na poziom cen. Widzieliśmy, że Aha. musieliśmy czy dwa lata temu oferować więcej okresów wolnych od czynszów. Natomiast teraz mhm. przy, przy nadal wysokim poziomie pustostanów, ale nie spadającym, czasami w naszym portfolio brakuje na powierzchni, żeby zaspokoić popyt danego najemcy. A jak porównać Polskę z z Węgrami, z Budapesztem czy Pragą, to jesteśmy drodzy tutaj w sensie, w sensie wynajmu? Powiedziałabym, że jesteśmy um, atrakcyjnym um, rynkiem w porównaniu do tych, do tych krajów. Atrakcyjnym. A um, proszę powiedzieć, um, czy, czy jesteśmy w stanie w ogóle wchłonąć tyle tych nowych projektów, y, tych, tych nowych wież, czy, czy, czy no nie, nie mamy do czynienia z jakąś bańką po prostu na, na tym rynku nieruchomości? Czy on nie jest za bardzo rozgrzany? A, wydaje się, że nie. Dlatego, że popyt ze strony najemców jest bardzo duży na te powierzchnie. I jak patrzę nie tylko na te nowe inwestycje, ale również na inwestycje, które my mamy właśnie w własnym portfoliu, budynki istniejące, fakt, że brakuje nam tej powierzchni, to jest tak naprawdę dość dobry prognostyk na to, żeby rozwijać się dalej. Oczywiście no, my musimy cały czas monitorować, Sytuację i, i obserwować te wskaźniki główne, które mówią, w jakiej kondycji jest rynek nieruchomości, ale myślę, że dziś nadal kondycja Warszawy jest bardzo dobra. Mamy nowe biurowce, bardzo nowoczesne, z różnymi, jak już wspomniałem, dodryskami, ale co w takim razie z tymi biurami, które powstały, nie wiem, 10, może nawet 20 lat temu? No tacy inwestorzy, zwłaszcza ci, którzy są właścicielami jednego czy dwóch takich biur, będą mieli z biegiem czasu problem i będą musieli wymyślić najprawdopodobniej jakiś alternatywny sposób na korzystanie z tych biur. Ostatnio właśnie rozmawialiśmy w Wiedniu, w naszej centrali, na temat tego, czy ten trend konwertowania budynków biurowych na nieruchomości mieszkaniowe już przyszedł do Polski. Myślę, że to są takie kolejne etapy. Które czy albo obniżą na ceny, albo będą musieli przekształcać na mieszkanie. Tak, tak, a decyzja, kiedy przekształcić i do jakiego poziomu obniżać cenę, no to jest zawsze decyzja danego inwestora. To bardzo ciekawe. Czy jedno może się okazać, że na tym mordorze 1, Bo tutaj się mówi, że to jest mordor 2 przy rządzie Daszyńskiego, To tam możemy nagle się długo budzić w dzielnicy mieszkalnej. Mieszka Być może, na razie mamy taki mocny, mocny mixus, bo chociażby patrzeć na Mokotów w okolicy cybernety i bokserskiej jest i sporo biur, i sporo mieszkań. Zobaczmy, jak ten kraj będzie wyglądał za kilka lat. Do końca jeszcze chciałem Panią zapytać o ten zakaz handlu w niedzielę, bo Państwo również macie w portfolio galerie, prawda? Tak. I, I jaki to może mieć rzeczywiście wpływ? Już widać szkodliwy wpływ. Mm -hmm. Jako Imofinance jesteśmy właścicielem centrów handlowych i bardzo się przyglądamy konsekwencjom, jakie niesie ze sobą wprowadzenie nowego prawa. Jesteśmy po dwóch niedzielach, w których obowiązywał zakaz handlu w niedzielę. To, co możemy powiedzieć po tak krótkim okresie badawczym, nie tylko jako my Imofinance, ale również cała branża, bo, bo współpracujemy razem, żeby analizować tę sytuację, trochę musieli się przyzwyczaić, nadal się muszą przyzwyczaić sami klienci do nowej sytuacji i zmienić swoje przyzwyczajenia. Jednak operatorzy restauracji notują niższe oczywiście obroty w te dni i to pokazuje tak naprawdę, że ta strefa leżer w centrum handlowym jest bardzo jednak związana ze stricte doświadczeniem zakupowym. No właśnie, nie bojcie się Państwo presji po prostu na czynsze, że teraz najemcy będą mówili, ale no, niedzielę Coś tam zarabialiśmy, teraz nie możemy, no to obniżcie nam, na przykład często. Tak. Myślę, że to jest nowa rzeczywistość dla wszystkich nas. I dla naszych klientów, najemców, i dla klientów odwiedzających centra handlowe, i dla właścicieli nieruchomości. I razem powinniśmy pracować w tym zakresie. A czas pokaże tak naprawdę, z jakimi trendami w dłuższym terminie będzie mieli do czynienia. Myślę, że świetny okres na podsumowanie takich trendów to byłby za rok, kiedy moglibyśmy odbyć tego typu rozmowę. Czyli za rok zapraszam Panią i zobaczymy wtedy, co, jakie, jakie wnioski będziemy mogli wyciągnąć. Dziękuję Już dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. dziękuję. Moim gościem była Pani Magdalena Kowalewska, Country Manager Operations Poland w firmie IMO Finance. Zostańcie Państwo z nami.